równym tempem, w niezgrabnej linii, przechodzili przez leśne zagajniki. Przecinali pola w pośpiechu, wyglądając w brzasku poranka. Jaśmin przydzielił chłopakowi opiekę, ją zwali Stokrotką. Trochę obruszyła się na zadanie, ale pomogła mu zrozumieć zasady obozu. Tutaj były szałasy, tutaj skradziona broń. Jeszcze w innym miejscu czasami, gdy było co ugotować, rozpalali ognisko. Nie wychodzić za daleko, za potrzebą i pamiętać, by pomachać czujce przed wejściem. Od wczoraj nie miał nic w ustach, więc gdy Stokrotka przyniosła mu cienką polewkę, lekkie uczucie tęsknoty za domem po raz pierwszy wróciło. Mak, bo tak go teraz wołali, starał się nie wchodzić w drogę innym. Gdy wędrowali lasami, rozmyślał o umowie, na którą się zgodził. Chciałby wierzyć w wybujały sen, ale podskórnie wiedział, że to prawda. Pamiętał uczucie chłodu i długie opadanie, gdy nagle szarpnięcie i ten głos, który wyciągnął go z umierania. Tajemnicza postać, którą diabeł wie, czym lub kim jest, czy albo kiedy będzie zmuszony spłacić dług tej istocie. Rozmyślał tak, zbierając co suchsze gałęzie, kiedy zobaczył niedaleko w lesie dziewczynę, która zbiera chrust, czy tylko dzikie maliny. Mak głośno chrząknął. Długo z nimi jesteś? Stokrotka drgnęła, ale nie dała po sobie poznać zaskoczenia. Miesiąc już mija. Rodzina? Oni nią nie są. Moją prawdziwą rodzinę rozdzieliło zamieszanie na drodze. Samolot atakował po długości drogi. Uciekłam w las i tak jakoś nie znaleźli. Nie wróciłaś? Nie mam do czego wracać. Cisza trwała dłużej, niż byli przyzwyczajeni. Ale w tej ciszy i paru sekundach patrzenia sobie w oczy, chcąc nie chcąc, byli tacy sami, zagubieni, bezdomni, skazani na siebie, bo gdzie mieli iść? Jak dzisiaj można mieć nadzieję? Czy on to powiedział na głos? Tak, zamiast schować myśli dla siebie, strach, który powinien trzymać u więzi, straciłam ją, ale bardzo chcę ją z powrotem. Chciałam pojechać do miasta, zobaczyć kiedyś katedrę. Boję się, nagle powiedział Mak. Jak my wszyscy, odpowiedziała Stokrotka, po czym po prostu podtrzymała go za rękę. I pewnie by tak stali, gdyby nie poruszenie w krzakach. To tylko królik. Tak, królik. Puścili dłonie i wrócili do obozu. Wyruszyli po zmierzchu. Długo szli. Nie był pewien, czy po prostu się nie zgubili. Jaśmin rozdzielił grupę. Mak ze Stokrotką oraz paroma innymi poszli w stronę wioski po jedzenie. Większość okien była czarna. Nie potrafili powiedzieć, czy wioska jest wyludniona, czy już wszyscy śpią. Zobaczyli jeden budynek, był oświetlony od środka. Trzymaj. Nóż? A umiesz używać broni? Trzymaj się blisko i nic nie mów. Może staraj się wyglądać groźnie. Nie możemy ich poprosić o pomoc? Wasza wioska też nie chciała nam pomagać. Mak milczał.
zaciskając pięść na nożu. Hej, hej, daj już mu spokój. Miejmy to za sobą, powiedziała Stokrotka. Nikogo tu nie ma. Nikogo nie słychać. Cholera, niech to szlak! Chodź tutaj! Mak i Stokrotka zamykają za sobą drzwi, chyba do stodoły. Jest tak ciemno, że ledwo cokolwiek widać. Słychać strzały. Zapada głucha cisza. Słychać szept Niemców za drzwiami. Stokrotka bierze swój skradziony karabin i posyła serię w uchylające się drzwi. Dziewczyna rozgląda się nerwowo, próbuje znaleźć wyjście. Coś jasnego wpada przez otwór na siano. Wrzawa ognia rozpada się tak szybko, że już brakuje powietrza. Tutaj, szybko! Krzyczy Stokrotka podekscytowana. Dziura w ścianie. Przegniłe deski da się wyrwać. Na pierwsza, Mak za nią. Niebo rozświetla biała raca. Widzą swoje upiorne, długie cienie i białą, bladą twarz. Wiedzą, że muszą uciec w las. Przebiegają obok starej jabłonki, przemykają obok płotu. Już prawie. Są za wioską. Tłumienie serca zagłusza serię, która poszła za uciekającymi. Mak widzi, jak Stokrotka pada na ziemię. Oboje wpadają do rowu obok pola. Mak nie pyta, nic nie mówi. Ciągnie Stokrotkę, bierze ją na ręce. Jej lekkie ciało ciągnie przez rów. Słyszy piskliwe mamrotanie. Wciąga ją wraz z sobą w gąszcz chwastów i błota. Ostry ból palących płuc, poranione dłonie, zapach stojącej wody. Przetarł dłonią twarz Stokrotki i zobaczył szkliste, wpatrzone oczy, które nie chciały na niego spojrzeć, albo nie mogły. Czujesz, że spłaciłeś swój dług? Co? Mroczna postać ze snu siedziała nieopodal, zupełnie nie zwracając uwagi na miejsce i okoliczności. Doskonale pamiętasz, jak mówiłem, że odbiorę ci bliską osobę w zamian za twoje życie. Bliską osobę, którą poznasz. No i właśnie to zrobiłem. Pomogłem losu wyrównać nasze rachunki. Jak możesz tak po prostu mi ją zabrać? A ona jest twoją własnością? Nie musiałeś się w niej od razu zakochiwać. Dlaczego trzymałeś ją za rękę? I mówiliście sobie prawdę o życiu? Dlaczego czułeś w sobie chęć opieki i bliskości? Przecież doskonale wiedziałeś, co ją za to czeka. Mówiłem wprost, jak jest. Ty diable, ty szatanie, bestio, ty draniu. Nie zrobiłem niczego więcej, niż się umawialiśmy. Wciąż czujesz, jak bije ci serce. Żyjesz w zamian za jej życie. Dlaczego wy, ludzie, zawsze próbujecie oddalić od siebie myśl o konsekwencji? Zawsze odpychacie do ostatniej chwili fakt, że coś się zaraz zdarzy, mimo że doskonale o tym wiecie. Jak zdradzasz żonę, to udajecie, że nic się nie stało. Chwilę przed tym, nim żona zacznie na ciebie krzyczeć i rzucać naczyniami. Jak kradniecie pieniądze, to aż do momentu złapania wypieracie w ogóle ten fakt. Tak bardzo jesteście zadufani w swoim istnieniu, że nie potraficie pojąć, dlaczego los miałby się przeciwstawić wam. A gdy się tak dzieje, wołacie o pomstę, że to takie niesprawiedliwe i okrutne. To ty bawisz się losem, moim życiem, jej życiem. To ty stawiasz przede mną decyzje, które są niemożliwe do rozwiązania. Czy ty masz coś z tego? Jestem manifestacją chaosu, dającą możliwość przejścia przez drzwi tym paru wybrańcom, którym los sam by po prostu wszystko zabrał. Powinieneś być wdzięczny, bo zamiast otchłani możesz ze mną rozmawiać. Czujesz, widzisz, oddychasz.
Mac patrzył na zgaszone oczy Stokrotki. Jej ciało zrobiło się cięższe. Nie czuł żadnego oporu. Żadnej walki. Mroczna istota spoglądała raz nad głowę chłopaka, raz na niego i zapytała: jesteś gotowy na kolejną umowę?